Witam serdecznie, Adam Onyszczuk z Łańcuta, melduję się na stadionie w Dąbrówkach na meczu A-klasy. Można powiedzieć meczu na szczycie pomiędzy KS Dąbrówki, Iskra, Jawornik, Polski. Mecz zakończył się wynikiem 1-0 dla gospodarzy, a moim gościem jest zawodnik drużyny gospodarzy Mateusz Birek. Cześć Mateusz. Dzień dobry, witam wszystkich. Wygrywacie 1-0. Jak podsumujesz ten mecz? Mecz za 6 punktów, można powiedzieć. Można powiedzieć tak, za 6 punktów. Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo trudny mecz. No tak jak pan wcześniej powiedział, mecz na szczycie, druga z trzecią drużyną. Wiedzieliśmy, że Iskra jest bardzo mocnym zawodnikiem, bardzo dobrze grają piłką po ziemi na 1-2 kontakty. Udało nam się wygrać ten mecz, dowieść wynik do końca, pomimo też wielu sytuacji, tak, na przykład nieszczelonych dwóch karnych. Iskra też miała bardzo fajne sytuacje, dogodne na strzelenie, ale to tak jak mówię, na szczęście udało się dowieść do końca 3 punkty. No, trener chyba by się wkurzył, że tak powiem, bo no, dwa rzuty karne i w końcówce było nerwowo. Na szczęście te 3 punkty, ale chyba musicie potrenować te rzuty karne. No, staramy się co trening tam strzelać te rzuty karne, ale wie pan, no jednak to jest mecz taki inny niż zwykle. Wiadomo, gramy z wiceliderem, nie wiem czy presja, czy co, jednak po chłopakach było widać, że są pewni, ale tak się mówi, karny to jest loteria. Nie ma dobrze obronionego karnego, jest tylko źle strzelony, prawda? No, co mogę więcej powiedzieć? No szkoda. 3-0 na pewno by lepiej to wyglądało jak 1-0, ale mówię, najważniejsze są 3 punkty. No i z tego się cieszymy. No potwierdziliście mocną pozycję, jeżeli chodzi o swoje boisko. Tak naprawdę tylko raz w pierwszej kolejce rundy wiosenne przegraliście z Dynowią Dynów. Z drużyną, co by nie mówić, która bardzo dobrze sobie radzi na wiosnę. No Dynów, z tego co tam każdy z nas śledzi, te poczynania całej tej A-klasy, to fajnie wszedł w tą drugą rundę. Pierwszą rundę troszeczkę słabiej, znaczy troszeczkę, no teraz wszystko wygrywają praktycznie, to ostatnio chyba tylko remis mieli właśnie. Także radzą sobie chłopaki, to na pewno będzie, jeżeli tak do końca będą grać, na pewno też będą się liczyć może nawet o awans, zobaczymy jak się reszta mecze potoczy, a jeżeli nie, no to w następnym sezonie na pewno będą też głównym pretendentem do awansu. No liga wyrównana, ta czołówka, wy, Iskra, Zorza Trzeboś, Stobierna, może Dynowia jeszcze doskoczy, więc naprawdę, no i Żołynia też widzę, że te mecze teraz trudniej im przychodzi, bo w pierwszej rundzie wygrywali wysoko, więc naprawdę ciekawie, a dla kibiców idealnie, bo każdy mecz jest o coś. No dokładnie, wiadomo, im bardziej wyrównana liga, tym ciekawsza dla oka, prawda? No można nawet zobaczyć dzisiaj po trybunach, ile było kibiców na naszym meczu, czy nawet na Błękit Żywienia też bardzo dużo osób chodzi dopingować swoją drużynę. Tak jak mówię, no im bardziej zacięta ta rywalizacja, tym lepiej dla oka, dla kibiców, prawda? Mhm. Jakby się pojawiła ta szansa sportowa, chcielibyście zagrać w klasie okręgowej? Ty już, zdaje się, miałeś okazję, bo już nie pamiętam, w Stali Łańcut? W Stali Łańcut, no tam kilka razy już miałem takich swoich epizodów w tych okręgówkach, jarosławskiej i turzeszowskiej. Wie pan co, jeżeli chodzi o KS Dąbrówki, no na pewno byśmy chcieli. Głośno się o tym nie mówi, gramy po prostu dla rozrywki. Tak jak trener mówi, bez żadnej spinki, mamy się po prostu cieszyć grą. A czy przyjdzie awans? Jeżeli przyjdzie, bardzo fajnie. Jeżeli nie, będziemy walczyć po prostu w następnym sezonie. No takie są nasze cele po prostu. Grać sobie na spokojnie, cieszyć się piłką. Gratulacje za dzisiejszy mecz, za 3 punkty, a Państwa zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Myślę, że ciekawe relacje, skróty i to będzie jakby zachęta do dalszej pracy i rozwijania piłki lokalnej na Podkarpaciu. Adam Onyszczuk, do usłyszenia. Dzięki.